W filmie tym wyjaśnię, czym jest fuzja jądrowa i dlaczego fuzja może być źródłem energii. Zacznijmy od prostego modelu. Mamy sprężynę oraz magnesy przyczepione do metalowych zakrętek. Magnesy są tak ustawione, że się przyciągają, ale odległość pomiędzy nimi jest na tyle duża, że siła przyciągająca jest mała. Aby zbliżyć magnesy do siebie, musimy ścisnąć sprężynę, która przeciwstawia się zbliżeniu magnesów. Ściśnięcie sprężyny wymaga dostarczenia energii do układu. Ściskam sprężynę, magnesy zbliżają się do siebie i rośnie siła magnetyczna, która przyciąga magnesy. Przy pewnej odległości pomiędzy magnesami, odpychająca siła sprężyny jest równoważona przez przyciągającą siłę magnetyczną. Nagle siła magnetyczna zaczyna wygrywać ze sprężyną i następuje gwałtowne połączenie. Zauważmy, że na początku musieliśmy dostarczyć energię, aby zbliżyć magnesy do siebie. Dopiero później Rosnąca siła magnetyczna wprawiła magnesy w ruch i nastąpiło połączenie. Magnesy i zakrętki w ruchu to jest energia kinetyczna, którą można by w jakiś sposób wykorzystać. Energia ta wzięła się z siły magnetycznej pomiędzy magnesami. Tutaj energia kinetyczna magnesów i zakrętek zamienia się na energię cieplną to znaczy, w wyniku zderzenia zakrętki i magnesy nieznacznie zwiększają swoje temperatury. Część energii idzie na zniekształcenie materiału czy wygenerowanie fali dźwiękowej. Słyszymy, jak zakrętki uderzają o siebie. Można też sobie wyobrazić, że w wyniku zderzenia jakiś kawałek układu odrywa się i odlatuje z dużą prędkością. Ten kawałek może następnie wykonać jakąś pracę. Czas na kluczową uwagę. W dyskutowanym procesie najpierw zainwestowaliśmy energię, aby zbliżyć magnesy do siebie, a potem dostaliśmy energię dzięki sile magnetycznej. Jeśli sprężyna jest odpowiednio miękka, a magnesy odpowiednio silne, to możemy otrzymać więcej energii, niż inwestujemy na początku. Wyobraźmy sobie, że piłeczki to są dwa nieduże jądra atomowe. Jądra atomowe, będące centralną częścią atomów, obdarzone są dodatnim ładunkiem elektrycznym i odpychają się siłą elektryczną. Dodają energię do układu i zbliżam jądra atomowe do siebie. To jest jak ściskanie sprężyny i przybliżanie magnesów. W praktyce jądra atomowe muszą być na przykład w jakimś środowisku o bardzo wysokiej temperaturze, w którym jądra się szybko poruszają i dzięki temu może dojść do zbliżenia jądra atomowych. Gdy odległość pomiędzy jądrami zmniejszy się do około 10 do potęgi minus 15 metra, to dzieje się coś nowego. Przy takich odległościach uaktywnia się nowa siła, siła jądrowa, siła, która przyciąga jądra do siebie. Siła jądrowa doprowadza do połączenia jąder atomowych i powstaje większe jądro. To jest jak połączenie magnezów. Proces ten nazywamy właśnie fuzją lub syntezą jądrową. W procesie fuzji jądrowej emitowana jest energia, np. w postaci promieniowania elektromagnetycznego, lub jakaś mała część jądra, np. neutron, odrywa się i odlatuje z dużą prędkością. Energia neutronu może być następnie w jakiś sposób wykorzystana. Okazuje się, że dla małych jąder atomowych energia, jaką trzeba dodać, aby pokonać siłę elektryczną i zbliżyć jądra do siebie, jest mniejsza niż energia, jaką dostajemy w procesie połączenia jąder. W procesie tym zyskujemy energię. Chcę podkreślić, że to siła jądrowa jest źródłem energii w procesie fuzji jądrowej. W ten sposób, na przykład Słońce produkuje energię. W Słońcu panuje bardzo wysoka temperatura i jądra wodoru, czyli protony, łączą się w jądra helu. Fuzja jądrowa wykorzystywana jest w bombach termojądrowych zwanych wodorowymi. To jest niekontrolowana produkcja energii i nadaje się tylko do zastosowań destrukcyjnych. W opisie jest link do wykładu, gdzie opierając się na wzorze R e równa się mc 2 pokazuję, jak wyliczyć energię powstałą w fuzji. Wspominam też o zjawisku tunelowania kwantowego, które bardzo pomaga w zajściu fuzji. Podsumowując, w teorii pozyskiwanie energii z fuzji jądrowej jest proste. Należy pokonać odpychanie elektryczne pomiędzy jądrami atomowymi i zbliżyć je na taką odległość, przy której uaktywnia się siła jądrowa. W praktyce jest to bardzo trudne. Trzeba zbudować urządzenie, które na wywołanie i utrzymanie kontrolowanej fuzji jądrowej będzie w sumie zużywać mniej energii niż energia, jaką pozyskamy z fuzji. Kolejną trudnością jest produkcja energii na masową skalę. Historia ostatnich kilkudziesięciu lat pokazuje, że to jest bardzo ambitne zadanie. Dziękuję za uwagę.